czyli mówiąc krótko, świecić przykładem, no to nasze psy też uznają, aha, okej, on się nie boi, nie interesuje tym, to znaczy, że to nie jest godne zainteresowania. Możemy włączyć oczywiście muzykę, możemy włączyć jakieś dźwięki, które też trochę zagłuszą to wszystko, co zza okna pobiega, no ale jeśli mamy psa, który się boi, to pamiętajmy na Boga o tym, że za rok też będzie grudzień i też będzie Sylwester i lękami na dźwięki naszych zwierząt zajmijmy się w lipcu, a nie pod koniec grudnia, kiedy już nic nie możemy zrobić oprócz podania leków i takiego działania, żeby jak najbardziej zminimalizować te straszne skutki. Zwierzęta się boją się bardzo. Bardzo często jest tak, że zwierzę na starość boi się bardziej. Może być tak, że całe życie nie reagowało w ogóle, a przychodzi taki moment, gdzie rozpoczyli naszego zwierzaka, że oto nagle, któregoś grudnia, te dźwięki zaczynają być przerażające. Jeśli się zorientujemy zawczasu, to jeszcze możemy podać albo suplementy, albo skonsultować się z weterynarzem i jeszcze zadziałać, tak żeby komfort życia naszych zwierząt polepszyć i żeby on, pies czy kot, długo mógł się jeszcze cieszyć z takim spokojem też w grudniu. Jak nad tym lękiem można pracować? Zawczasu? Metoda pracy nad fobiami dźwiękowymi zależy od tego, skąd ona się wzięła, ta fobia. Otóż taki duet pielęgniarski najczęściej stosowany to jest odwrażliwianie i przeciwwarunkowanie. Czyli jeśli pies się boi, bo ma złe doświadczenia z głośnym dźwiękiem, to będziemy zmieniać znaczenie tego dźwięku, czyli przeciwwarunkować. Jeśli się boi, bo ma na przykład wrodzony lęk, taki, bo matka się bała i genetycznie zostały te emocje przekazane, to będziemy odwrażliwiać, czyli będziemy powodować, żeby ten dźwięk przestał psu kojarzyć się, tak jak teraz negatywnie, albo żeby stał się przynajmniej neutralny, czyli nie będziemy tutaj zmieniać znaczenia bodźca, czyli tak jak teraz na dźwięk petardy czy fajerwerku, pies się kuli, ucieka, bo kojarzy mu się to z czymś negatywnym, to przynajmniej będziemy się starali, żeby on nie zwracał na to uwagi. To jest praca nudna. Bardzo wiele pomaga konsekwencji od właściciela i trochę przypomina oglądanie tknącej ściany, to pomalowanie. Nic się nie dzieje, ale jak za szybko przejdziemy do następnego etapu i na przykład dotkniemy tego tknącą ścianę ręką, to się odzyskuje. Dlatego warto przyjąć ekspertem ze specjalistą. Ja bardzo przestrzegam przed poradami z internetu. Każdy pies jest inny, każdy pies ma inny powód, dla którego się boi. Wszystko jedno, czy fajerwerków, czy petardy, czy autobusu, czy jeżdżenia samochodem, czy innego psa. Dobra diagnoza i dobra metoda dopasowana do powodu, dla którego pies odczuwa lęk, to jest gwarancja sukcesu. Tak jakbyśmy się sami nie leczyli. Mam nadzieję, że psy nie leczą sami, szukając w wyszukiwarkach internetowych objawów i wybierając leki. Tak samo nie leczmy naszych zwierząt. Szczególnie, że jest to jednak operacja na otwartym mózgu. No, po prostu, tam gdzie są emocje, czyli mózg, no to gmeranie przy tym jest po prostu niepowodzone. Po to ustaje życie nam jak najwięcej rozsądku, we współpracy ze zwierzętami. No i żeby te zwierzęta i po świętach także były z nami szczęśliwe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kaska. Silny wiatr wieje na Pomorzu i zachodni na Bałtyku. Wtorek. Emil Apoczyn wyrzucił swoje dzieci do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Mówi, że wichura pozbawiła elektryczności część mieszkańców regionu. Służby na bieżąco usuwają awarię. Zaczynał w latach 80. jako współtwórca duetu Wham, który
zawojował listy przebojów na całym świecie, mówi dziennikarz muzyczny Krzysztof Szewczyk. Jednak szybko zaczął karierę solową, że dzięki temu najbardziej zapisał się w historii muzyki. Radiowej Trójki Piotr Stelmach. Jeżeli chodzi o piosenkarstwo, o piosenkę, to najlepszym tego słowa znaczeniu straciliśmy jednego z najważniejszych jej autorów w ostatnich 2 latach. Nagrywa się przebojów 25 więcej niż to takich, które zna cały świat. George Michael odszedł w dniu, w którym jak co roku we wszystkich stacjach radiowych na świecie króluje jego przebój ostatni święta. Mariusz Wiśniewski otwiera. Rosjanom najbliższym razie katastrofy lotniczej nad Morzem Czarnym kondolencje złożył papież Franciszek. Przypomniał, że chór Aleksandrowa, którego członkowie zginęli w tej tragedii, w 2004 roku wystąpił w stacjach radiowych. Podczas południowego spotkania na nią pański Franciszek powiedział, że wyrażam głębokie kondolencje z powodu smutnej wiadomości o rosyjskim samolocie, który wpadł do Morza Czarnego. Niech Bóg pocieszy drogi naród rosyjski i rodziny pasażerów, którzy byli na pokładzie, dziennikarzy, załogi oraz znakomitego chóru sił zbrojnych. Papież przypomniał, że w 2004 roku chór Aleksandrowa wystąpił w Watykanie z okazji 26. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Marek Plener, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Tłumy poznaniaków witały na dworcu letnim w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego. Inscenizację przyjazdu mistrza z 1918 roku zorganizowano po raz kolejny w ramach obchodów 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W rolę znakomitego pianisty i wybitnego działacza niepodległościowego po raz 13 wcielił się Edmund Dudziński. Ja uważam, że to już lat za długo, bo to jest ktoś młodszy, który to jest zdrażać i robić to lepiej jak ja. Nasze powstanie było jednym z nielicznych powstań zwycięskich, bo tych zwycięskich jak było więcej niż wielkopolskie, a to było najważniejsze. Ryszard Muczak po raz 27 zorganizował inscenizację. Jak mówi z historycznego punktu widzenia, przybycie tego wielkiego Polaka do Poznania w 1918 roku było bardzo ważne. Jego przyjaźń właściwie nieocenionego. To są wszystkie kończyny, jego przypomnienie na Balkanie, na Zazie. Jego entuzjazm dla tej sprawy, dla wystawienia niepodległości, to było to, co wyzwoliło w tysiącach Wielkopolan. Naprawdę to, że wszyscy niepodobnie stali, śpiewali roki, śpiewali pieśni religijne, śpiewali kolędy. Przyjazd Paderewskiego był listą, która zapoczątkowała powstanie wielkopolskie w wybuchu 27 grudnia 1918 roku. Dziś główną uroczystości tej 98. rocznicy. Na dzień będzie zaproszenie duże, zwiększenie przejaźni. Szerokie opady deszczu i deszczu we śniegienka, a na wschodzie i górach opady śniegu. Temperatura od 0 w Karpatach 3 plus, przy na wschodzie do plus 6 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr dość silny, nad morzem i górach w porywie. Zapytał, dlaczego klan Przebindów postanowił zrobić skok na
świętość na kultowe wytłumaczenie mistrza Miałgorzaty Ireny Lewandowskiej i Witolda Dąbrowskiego. Ponieważ w któryś raz już występujemy, to zaczynamy rozmowę od stereotypów, proszę się nie obrazić. Świętość to jest oryginał mistrza i Małgorzaty. Nie ma świętych przekładów, nie ma świętych królów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się tłumaczyć, żeby przybliżyć Bułgakowa i pokazać, że po 50 latach polski czytelnik zasłużył na nowy współczesny przekład. Zapytałam o tę świętość, bo spotkałam się z takimi opiniami, że to, co nowy przekład, to ten jest świetny, ale jeśli mogę tutaj osobiście przykładem zrobić, to ja się po niecierpliwości czekam na kontaktu. Znaczy, bo miałam okazję czytać pana Karnego. Także spodziewam się, że chcecie się zaprzyjaźnić z tą książką. Przede wszystkim chcielibyśmy, abyście się zaprzyjaźnili z tym nowym odczytaniem Bułgakowa, tym nowym bardziej czytelnym języku. No, ponieważ w składzie tłumaczy obecny był nasz syn, mamy nadzieję, że trafimy właśnie w też usta i zapotrzebowania innego czytelnika, młodego. No, to nie było na siłę szukanie takich skojarzeń słownych, stylistycznych, zestawień różnych językowych, które miałyby w podtekście właśnie to myślenie, że musimy trafić do młodzieży. Zdecydowanie nie było tutaj uczniów, to się nie pokazało na siłę. Sam fakt, że opuszczono przekłady mija w momencie, kiedy tam lata, to przekłady na Pan Jadowicza, mi Jadowicza, ten zaszkodzony, to już jest, zacząłem po przesłankach, by wziąć się za nowy przekład. Ja myślę, że dotrzemy do tego nowego pokolenia, liczę na to i rzeczywiście, nie to, co Pan redaktor mówi, ludzie są przywiązani do tego całego przekładu, nawet tam, gdzie wiedzą, że on jest nie do końca trafny. Ja już się spotkałem w internecie z takimi komentarzami, że tak, ja rozumiem, że to jest nie do końca wierne Bułgakowowi, ale tak jest pięknie. I ja z takim czymś bym chyba polemizował i liczę na to, że po 25 albo po 50 latach od dzisiaj znajdą się ludzie, którzy o naszym przekładzie będą również mówić, że jest piękny, ale już bez tego, że zawiera błędy. Skoro Szewskich doczekał się tylu nowych przekładów i po Barańczaku mamy już nowe podejście i doczekał się nowego przekładu Cervantes, Kafka, chyba też czas na Bułgakowa, skoro właśnie tyle lat upłynęło od poprzednich prób. Przywiązywaliśmy wielką uwagę do warstwy brzmieniowej tego arcydzieła i jestem przekonany, że ono przeczytane na głos będzie miało taką samą, a może nawet i większą wartość, bo sam Bułgakow tak je pisał. Najpierw pisał w zaciszu domowym, a potem wychodził do przyjaciół na kolację wieczorową porą i tam czytał na wieczorach autorskich, a potem poprawiał. I wartość tego naszego przekładu, który robiliśmy trójkę, polega na tym, że on zanim trafił na karty już jako przekład, to wybrzmiał między nami. Wybrzmiał również jako dzieło czytane na głos. Sam oryginał przez Bułgakowa czytany był przyjaciołom na spotkaniach, na wieczorkach, bo on po pierwsze był wykształcony muzycznie, a po drugie był człowiekiem towarzyskim. Zresztą w Rosji jest taka tradycja czytania przyjaciołom, bo nie wszystkie rzeczy mogły ujrzeć w gruz. Chcę Państwu powiedzieć, że język rosyjski Bułgakowa brzmiał świętnie, brzmiał bardziej melodyjnie niż język rosyjski w tej istocie, bo przecież nawet dla nieprawnego ucha język rosyjski brzmi właśnie tak śpiewnie. Słychać ten zaśpiew, ten rytm. Ale Bułgakow miał coś więcej niż zwykłą śpiewność rodzimego swego języka. On miał wyczucie różnej stylistyki, różnych rejestrów, a przy tym umiał odwoływać się do pewnych ludowych tradycji, na przykład bajkowych w swoim języku. I czasem świadome są przedstawienia szyku, trzykrotne powtórzenia, coś, co nie jest obce rosyjskiej bylinie. Jest bardzo ciekawa historia również. Nieprzypadkowo powieść u nas zaczyna się pewnego razu wiosną. Tak jak się zaczyna baśń, bajka, a potem Woland mówi na pytanie, jest pan historykiem? Tak, jestem historykiem. Dziś na Patriarszych Brudach wydarzy się bardzo ciekawa historia i można również powieść pod tym kątem czytać jako bardzo ciekawą historię opowiedzianą pięknym językiem, bo Bułgakow do tego języka rosyjskiego, który swoim miodem jest śpiewny, jeszcze nabytał nazwaną funkcją poetycką. Nieprzypadkowo tak długo pisał tę powieść. Nie dlatego, żeby mu wątków brakowało, tylko pisał ją bardzo długo, ponieważ u niego każde słowo stoi na właściwym miejscu, a ponieważ język polski ma inną melodię, ma inną prozodię, to nie można tego było kopiować mechanicznie i poustawiać te słowa na tych samych miejscach, które są u Bułgakowa, tylko poustawiać je na inne miejsca, tak żeby polski język oddał tę melodię bułgakowowską. I u nas to się udało nam przekładzić. Tak, myślę, że udało się nam stworzyć melodię Bułgakowa w języku polskim na nowo i to jest oczywiście
to, że tłumaczyliśmy nie dosłownie i nie wcale nie będą, tylko podchodziliśmy trochę bardziej kreatywnie. Również tu istotne jest to, żeby mieć świadomość różnorodności tekstu Bułhakowa i tego, że ta książka napisana jest różnymi stylami, że konkretne rozdziały operują różnymi stylami, a konkretne postacie mówią swoim językiem. I te języki się różnią od siebie. Może to być język potoczny bezdomnego, może to być wysokich lotów język Berlioza i Wolanda. Istotne jest to, żeby te języki tłumaczyć w odpowiedni, różny od siebie sposób, również mając świadomość tego, że Bułhakow zastarza pewne pułapki na tłumacza, bardziej nawet niż na czytelnika, bo pewna postać może mówić swoim językiem, na przykład teraz bezdomny, mówić swoim proletariackim żargonem, ale są momenty takie, jak przyjął się to rozmawiać z profesorem Strawińskim, kiedy on kopiuje jego wysoki styl przez chwilę, przez jedno zdanie, albo przez dwa zdania. Trzeba te dwa zdania wychwycić i trochę inaczej jeszcze tłumaczyć. Oczywiście musieliśmy się bardzo natrudzić, żeby przetłumaczyć rozdziały Biblii 4 powieści. Pamiętajmy, że napisane zostały w latach 30. I to nie są rozdziały ortodoksyjne, ale mylą się ci krytycy Bułhakowa, którzy chcą szukać w jego powieści ortodoksyjnych wątków ewangelicznych. To nie było postęp. Bułhakow opisał wielkie cierpienia człowieka sprawiedliwego. Musieliśmy odnaleźć klucz, żeby cel najpierw czterech rozdziałów, żeby je potem adekwatną polszczyzną przetłumaczyć. A chyba nam się udało, skoro nasz przyjaciel profesor Stanisław Koziała, znawca Biblii i stylów biblijnych, nawet obiecuje, że napisze artykuł o języku biblijnym w trzecim polskim przekładzie mistrza i Małgorzaty. To czekamy z niecierpliwością na to dzieło. Żeby może nie tyle przekonać nieprzekonanych, tylko żeby powiedzieć o tym, co być może traci ktoś, kto z jakichś tam powodów powie nie, ja jestem przywiązany do tych poprzednich przekładów mistrza i Małgorzaty. Powiedzmy, co Państwu udało się wytropić, czego poprzedni tłumacze nie dostrzegli lub źle zrobili, tak chyba trzeba otwartym tekstem powiedzieć, a co teraz w nowym przekładzie zyskało na wyglaska. Przekaz to jest pierwszy akapit książki, tak naprawdę, w którym pojawia się Iwan Bezdomny i Berlioz. A patrząc w cudach, a Berlioz w starym przekładzie niesie swój kapelusz zgięty, czy też złamany w pół w ręku. Nic takiego nie miało Bułhakowa miejsca. To jest tłumaczenie na skutek niefortunnego odczytania oryginału w tych dni. Szliapa piraszkom, czyli rodzaj kapelusza, nie sposób jego niesienia. Rodzaj kapelusza z bruzdą, tak, jak nie należą i taki kapelusz nosi Berlioz. Inne przykłady to chociażby żarówka, która nosi przewodnik w kącie przedpokoju. Nie wiem, czy ktoś widział przedpokój, to w tym kącie gdzieś wisiała żarówka. Na suficie to jest żarówka węglowa, a nie wisząca w kącie. Podobnie jak też na ścianie w tym mieszkaniu, w którym Iwan tą uszankę należącą być może do Kiriuszki obserwuje, tam wiszą nie koryta i kopalnie. Natomiast wydaje mi się, że największą wartością tego naszego przekładu jest jego rytmiczność i melodyjność i ktoś, kto zaczyna, gdy powinien porównywać. Zatem jaki kto ma mandat do porównywania, na ile ktoś zna oryginał, jak widzę nieraz, że tam się młodzi ludzie przechwalają gdzieś na forach, że najlepiej to jest przeczytać w oryginale Bułhakowa. No, ja czytałem pierwszy raz w oryginale i Bułhakow nie jest dobrym autorem do tego, aby się uczyć na nim języka rosyjskiego. Żeby czytać w oryginale Bułhakowa, to trzeba już doskonale język rosyjski znać, już do nauki języka rosyjskiego. Więc ktoś, kto czyta, nie znając w pełni języka rosyjskiego Bułhakowa w oryginale, to w ogóle nie dociera do jego istoty. A mnie się wydaje, że jeżeli ktoś da się oczarować temu naszemu przekładowi, to go przeczyta. Natomiast specjalnie bym nie namawiał, którzy chcą trwać przy pierwszym, bo Bóg nimi nie trwają. Mogę tylko powiedzieć, że wiele stracą, ale też nie będę nikogo namawiał. Już wystarczająco natrudziliśmy. Właśnie nie mamy ochoty też się tłumaczyć. Na ogół krytycznie o naszym przekładzie wyrażają się ci, którzy go w rękach nie trzymali, tylko na podstawie jakiejś aksjologii, że wytłumaczę, jeżeli mamy chwilkę czasu. A dlaczego był jeden przekład PRL-u? Bo była tak zwana opcja. Jak się pojawił jeden przekład, to już więcej innych być nie mogło, bo ta luka była zapełniona. Potem pojawił się przekład Korawicza, no nie do końca fortunny, bo za szybko wyrobiony. No to chyba 50 lat po tym, jak się ukazał pierwszy przekład, warto podjąć nową jego próbę. Tym bardziej, że w pierwszym polskim przekładzie do tej pory brakuje czterech bardzo ważnych zdań z oryginału mistrza i Małgorzata. Pamiętajmy też o tym, że w tym pierwszym przekładzie Małgorzata zostaje nazwana się w rozdziale Lot, czyli to jest taki szalony lot na nocę, zostaje nazwana latawicą. U nas jest latającą gwiazdą. Małgorzata nie była latawicą. Całkiem inny
magiczny. To rosyjsko brzmi wieczunia, tak jak kałdunia, czarownica, i to jest neutralne w języku rosyjskim, nie nacechowane emocjonalnie. Co odkryli Państwo podczas tego tłumaczenia mistrza i Małgorzaty? Jakie nowe warstwy w znaczeniu, przesłaniu? Czy coś takiego do Państwa przyszło wraz z tym tłumaczeniem? Rzecz, którą ja odkryłem, to taka, że nie ma bezpośredniego związku między mocem powieści a treściami, które ta powieść przekazuje. To jest, że ktoś jest cząstką siły nieodrodną, co wiecznie pragnie zła, wiecznie stwarza dobre. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, szczególnie gdy się tłumaczy, nie tak jak my, tylko gdy się tłumaczy, co wiecznie pragnie zła, wiecznie czyni dobre. To się robi banalne, że diabeł siła do mocy, nie był powiedziane, że chciał zła i czyni dobre. Nie ma ducha, to co mocno mu się podobało, przełożył, natomiast to jeszcze nie przekłada na to mocno. I ta powieść nie jest do końca wytłumaczalna, nie można jej do końca zrozumieć. A po trzecie, ja myślałem kiedyś, że mistrz trafia z Małgorzatą po zakończeniu ziemskiej wędrówki do czegoś w rodzaju limbo tamtego, czyli do pierwszego kręgu piekielnego, takiego przedsionka raju, ale właściwie nie raju, tylko raczej piekła nie raju. Teraz widzę, że nie, że to jest trzecia przestrzeń, tak zwana oaza ukojenia, bo tak przetłumaczyliśmy rosyjski pokój, nie pokój ani nie spokój, tylko ukojenie, i nie przetłumaczyliśmy, że mistrz nie zasłużył na światłość, tylko zasłużył na ukojenie, tylko przetłumaczyliśmy, on nie na światłość zasłużył, on zasłużył na ukojenie. I to ukojenie, i są szczęśliwi, jak tam idą razem do tego swojego wieczystego domu. No i odkryliśmy też chyba razem, że być może taki bal się gdzieś odbył i że być może powstanie jakiś inny utwór, który opisze bal w Krakowie na przykład. To ja Państwu życzę ukojenia po tym trudzie dwuletnim, bo ukojenie już chyba jest. Ja bym też życzył nam zrozumiałości, żeby czytelnicy, którzy nie będą tego czytać, niech nie mówią, że nie będą czytać naszego przekładu, tylko niech się wezmą za przekład pierwszy. Niech mówią, że przeczytają sobie ponownie przekład pierwszy. A młodzi niech czytają nasz przekład i zobaczą wtedy, jaka to jest magiczna książka i jak się zapomną. I wszyscy ci przybicie są w tej książce, gdyby właściwie bogaci jeszcze o niej wiedzą. Nawet się nie obejrzą, jak będą mieć wiekowie, bo ta książka tak naprawdę końca nie ma. Trzeba do niej wracać wielokrotnie i czytać ją pod nowo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 15 minut po godzinie 3. Teraz w Polskim Radio 24 rozmowa o książce Pawła Warunkowski pod tytułem Będziesz moim mistrzem. Książka jest zapisana rozmów, jest rozpisana do filmu, która zaprosi autorkę do swojego świata. Z autorką rozmawia Luisa Bebu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. I już tam pytają o mnie, że mam tę historię o adopcji, ale z tej książki nie wynika, że jest to bajka. No przeważnie nie jest to bajka. Przeważnie jest to samo życie, które czasami cieszy, czasami boli, czasami jest miłe i pełne satysfakcji spełnienia, a czasami jest czystym nawet cierpieniem. Różnie to bywa. Głową, które najczęściej chyba wystawiła na kartkach tej książki, jest rodzicielstwo. Powiedzmy, że rodzicielstwo to nie tylko język krwi. Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że w tej książce dałam temu dokładny wyraz. Rodzicielstwo może mieć różne formy i nie musi być powiązane właśnie z biologią. Może być to także rodzicielstwo zastępcze, rodzicielstwo adopcyjne. Czym te formy się różnią? Wielu moich rozmówców mówiło, że właściwie to nie są. Że miłość jest ta sama, że więź jest ta sama i że pewna droga niewiadomej, z jaką się spotykamy adoptując dziecko, to jest właściwie ta sama niewiadoma, która spotyka nas, gdy rodzimy swoje własne dziecko. I tutaj wiele osób szukało wspólnych obszarów pomiędzy tym rodzicielstwem adopcyjnym czy innym rodzicielstwem, a rodzicielstwem biologicznym. Natomiast we wstępie i z tego, co mówią specjaliści, z tego, co mówi psychologia, myślę, że przebija taka myśl, że nie należy za wszelką cenę starać się i dążyć do tego, aby rodzina adopcyjna była odtworzeniem, odzwierciedleniem rodziny biologicznej.
Czy adopcja jest dla każdego?
I też dla każdego dziecka adopcja jest najlepszym rozwiązaniem. No właśnie, okazało się i wydaje mi się w tej książce, w mojej rozmowie ze specjalistami zajmującymi się tym tematem, że jednak nie dla każdego dziecka jest to najlepsze rozwiązanie. Czasami dziecko jest już po takich przejściach i tak już uwarunkowane emocjonalnie, tak już określone emocjonalnie, że umieszczenie tego dziecka w rodzinie tak naprawdę może być zbyt dużą rewolucją w jego życiu i zbyt daleko idącym wyzwaniem. No właśnie, to aż trudno uwierzyć w to, że są takie sytuacje, że lepiej dla dziecka jest pozostawienie go w domu dziecka, a nie w rodzinie zastępczej na przykład. Była tam historia taka o chłopcu, który już duży, 10-letni, mniej więcej, przyszedł do rodziny i był z nimi bardzo krótko, kompletnie nie mógł się w niej odnaleźć. I pobyt w tej rodzinie przy naprawdę ogromnej pracy, którą ci rodzice włożyli w to, aby dziecko się zaadoptowało do życia w tej rodzinie, po prostu się nie udał. I ci państwo jakby zrezygnowali dla dobra własnego, ale także dla dobra tego chłopca. Powiem, stres, jaki się wiązał z tą zmianą w jego życiu, był tak duży, że zagrażał już jego zdrowiu. On tak bardzo, mimo wszystkich starań, źle odbierał tę zmianę. Wolał wrócić do placówki. I to była jedyna sensowna decyzja, mimo całego poczucia jakiejś tam klęski, którą ci ludzie teraz przeżywają. I mimo wszystkich możliwych, najlepszych chęci, jakie w ten proces włożyli i ogromnej pracy i starań, jednak wyborem mniejszego zła był wybór powrotu dziecka do placówki. Niestety, tak też bywa. Kolejnym mitem adopcyjnym, nazwijmy to, jest taka teza, że wystarczy dziecku zapewnić dach nad głową, dobre warunki socjalne i dużo miłości. Będzie, i dużo miłości. Będzie takie wdzięczne. A ono będzie wdzięczne i tę miłość odwzajemni. Co potrzeba oprócz miłości, żeby rodzina adopcyjna funkcjonowała? Oprócz miłości wydaje mi się, że potrzeba dużo wyrozumiałości i dużo, tak jak powiedziałam wcześniej, wiedzy. W jednej z historii być może udało się rodzinę jakby poprowadzić w dobrą stronę i dzieci przyjąć dobrze, otoczyć miłością i sprawić, żeby rodzina funkcjonowała właśnie dlatego, że rodzice adopcyjni byli przygotowani na to, że dziecko będzie, tam jest powiedziane wprost, wyrzucało emocje. Dziecko zostało zabrane z domu dziecka w wieku około 4 lat z dużymi deficjentami emocjonalnymi i kiedy przyszło do domu tych państwa, zaczęły się po krótkim czasie pewne bardzo niedobre zachowania u tego chłopca. Bardzo duży krzyk, ogromna nerwowość, takie bardzo kompulsywne reakcje na wiele rzeczy. I gdyby ci ludzie nie byli wcześniej ostrzeżeni, że tak może być, że należy to przetrwać, że należy to przeczekać, że należy po prostu dać mu, temu dziecku, wykrzyczeć, wyszaleć tę zmianę, ten stres, tę swoją być może rozpacz, być może zagubienie, że trzeba to po prostu przeczekać. Gdyby ci ludzie o tym nie byli uprzedzeni, nie wiadomo, jakby się to potoczyło, ponieważ trafili na dobrego, mądrego psychologa wychowawcę, który pochylił się nad tą sytuacją i nad tym dzieckiem, dowiedzieli się, że tak może być, byli na to przygotowani i tak też to było. Trzymali się za ręce i mówili sobie, musimy to przetrwać. Musimy to przeczekać. I faktycznie po pewnym okresie sytuacja się poprawiła, było coraz lepiej i lepiej. I dziś to jest duży 14-letni chłopiec, który jest w tej rodzinie już 10 lat i rodzina doskonale funkcjonuje. Jest między nimi fantastyczna więź. Będziesz moim wszystkim. 10 historii adopcyjnych i jedna bajka. To książka, o której rozmawiałam dziś z panią Hanną Baryłkowską. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W ostrzale syryjskiej armii rządowej w okolicach Damaszku zginęło co najmniej 14 cywilów, a wielu zostało rannych. Opozycja oskarża wojska Baszara al-Asada o to, że do ataku wykorzystały tak zwane bomby beczkowe. W nalocie na miasto Wadi Barada, położone na północny zachód od Damaszku, kilkadziesiąt osób zostało rannych, wśród nich wiele dzieci. Syryjska armia rządowa nasiliła ostrzał artyleryjski okolic Damaszku. Wojska Asada bombardują dolinę Wadi Barada, kontrolowaną przez rebeliantów. Leży tam 10 wiosek zamieszkanych przez około 100 tysięcy ludzi. Dolina
Syria ma znaczenie strategiczne także dlatego, że biegną nią wodociągi dostarczające wodę do stolicy. To będzie największa transakcja zakupu dzieł sztuki przez państwo w powojennej historii Polski. W najbliższą środę Ministerstwo Kultury kupi kolekcję Fundacji Książąt Czartoryskich, w tym najcenniejszy obraz w polskich zbiorach muzealnych, Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Umowę negocjował sam książę Adam Czartoryski bez wiedzy zarządu fundacji. Dlatego w piątek cały zarząd podał się do dymisji. Przed świętami do członków zarządu dotarła informacja, że cała wynegocjowana kwota ma trafić na prywatne konto księcia Czartoryskiego. Dzień później zarząd i trzech członków Rady Fundacji złożyło dymisję. Jak czytamy w specjalnym oświadczeniu, w związku z utratą zaufania do fundatora, księcia Czartoryskiego. Nie wiadomo, ile ministerstwo zapłaci za kolekcję. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 500 000 000 zł. Tymczasem wiadomo, że dama z gronostajem jest ubezpieczona na blisko 1,5 miliarda, a wartość całej kolekcji i budynków szacuje się na 10 miliardów złotych. Potwierdzam, że jesteśmy zainteresowani dobrą decyzją dla polskiej kultury, natomiast jest jeszcze wcześnie, żeby cokolwiek konkretnego na ten temat przekazywać. Mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Kolekcja Czartoryskich obejmuje ponad 180 tysięcy obiektów. To obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki starożytnej. Najcenniejsze są obrazy Dama z gronostajem Leonarda da Vinci i pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Ptaszkowej na Sądecczyźnie powstało Centrum Sportów Zimowych. Na zboczu góry Jawosz przygotowano 1600 metrów tras do uprawiania narciarstwa biegowego. Są oświetlone i naśnieżone. Korzystają z nich zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. To dobre miejsce na treningi, mówią narciarze. Teraz przeprowadzimy króciutką rozgrzewkę. Polega ona na rozciąganiu mięśni nóg. Obręcz barkową rozgrzejemy i będziemy powolutku ruszać w trasę. Trzeba i zjechać, i podjechać. Pod górę. Wcześniej trenowałam lekko atletykę, ale chciałam spróbować czegoś nowego. No i myślę, że bardzo mi się teraz to podoba. Zakochałam się w tym sporcie. Super się jeździ i można trenować, bo jest ten śnieg jednak dobrze ubity. To chodzi przecież o relaks, o ruch, o sport i miły pejzaż. Piękne widoki, trzeba korzystać. Jak zapewniają inwestorzy, trasy mają odpowiednie parametry, aby mogły się na nich odbywać zawody ogólnopolskiej i międzynarodowej rangi. Inwestycja jest w połowie współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:33. Każdy dom mówi bardzo wiele o tym, kto go zamieszkuje. Czego można się dowiedzieć o Eugeniuszu Cezarym Królu, polskim historyku, profesorze nauk humanistycznych, przechadzając się po jego pokojach? Wyjątkowe skarby jego domu odkrywała Kinga Najkowska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Cezary Król, proszę serdecznie w moje skromne, ale miłe progi. Ja jestem człowiekiem, którego ogarnęły różne pasje w życiu. Po wygaśnięciu pasji pod tytułem kobiety, bo przez jakiś czas takowe miałem, dzięki poznaniu mojej małżonki, moje pasje się bardziej skoncentrowały na określonych zjawiskach. Po pierwsze, moją wielką miłością i pasją są książki. Co pewnie w tym domu widać, tam gdzie jest to możliwe, zostały wetknięte regały na różnych poziomach. Tych poziomów są 4, co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że ciągle jest za mało miejsca na książki, bo książki są coraz bardziej obecne, coraz ciekawsze. Pomijam kwestię ceny, bo ona jest mniej ciekawym zagadnieniem, ale pracuję i żyję w takich okolicznościach, że stały kontakt z książką również ilustrowaną jest dla mnie tak jak chleb i powietrze. Stąd nic dziwnego, że mieszkanie moje jest zapełnione tymi książkami. One są dzielone z książkami mojej małżonki, która też ma swoją pasję książkową. To jest to coś, co się wynosi właściwie od dzieciństwa. Ja zakochałem się w książce, będąc dzieckiem, bo skoro moje dzieciństwo przypadło na lata 50., a wtedy specjalnie dużych rozrywek nie było, to ta cała miłość została skoncentrowana na książce i tak to pozostało i tak pewnie będzie do samego końca. I to jest druga pasja kobiety, teraz skoncentrowana na mojej żonie, potem książki, a kolejna pasja to jest fotografia. I tę pasję dzielę z moją małżonką, która jest szefową działu fotografii i ikonografii w Muzeum Narodowym. Tak się świetnie złożyło, że mamy wspólne pole działania.
działania. Zbieramy albumy, robimy zdjęcia, co teraz jest, jak wiadomo, bardzo proste. No to jest troszeczkę zwodnicze, bo z jednej strony jest prostota, ale z drugiej strony dochodzi do dewaluacji tego medium, które kiedyś było bardziej tajemnicze, czekało się z napięciem na wywołanie albo samemu, albo przez specjalistę. No teraz się pstryka, od razu widać, co z tego wynika, jakość jest na ogół dobra. Mamy wiele zbiorów fotografii, zarówno starej, historycznej, jak i też powstającej właściwie z miesiąca na miesiąc. Kolejna pasja to jest pasja pod tytułem stare telewizory i stare radia. Ten domek jest wprawdzie wygodny, ale on jest stosunkowo mały, stąd moja kolekcja starych odbiorników radiowych i telewizyjnych jest stosunkowo skromna, ale jest trochę perełek, jest sporo odbiorników radiowych z okresu międzywojennego, a więc to są moje pasje w największym skrócie podane. Jest pani w salonie, gdzie jest taki przegląd książek, no nazwijmy to ważnych. Generalnie profil tych książek jest historyczny i kulturalny. Jest też literatura piękna, mamy swoje typy, a poza tym mamy taki obyczaj od kilku już ładnych lat, że codziennie rano czytam mojej żonie fragmenty różnych książek. Na przykład tu widzi pani przed sobą sztalugę z książką, to jest Proust. W poszukiwaniu straconego czasu jesteśmy już przy czwartym tomie, więc już mniej więcej jesteśmy w połowie, ale oprócz tego czytamy za jednym zamachem jeden z wierszy Juliana Tulima, którym jesteśmy zakochani. Potem idą kroniki tygodniowe Antoniego Słonimskiego z okresu międzywojennego. Fantastyczna lektura o bardzo takim pikantnym języku, bardzo ostre, krytyczne poglądy Antoni Słonimski przedstawiał. Potem idzie Tomasz Mann i wyznania Hochstaplera Feliksa Króla. To wspaniała lektura i bardzo dobrze przetłumaczona. I na koniec sobie robimy deser po kolei felietony Stefana Wiecheckiego, Wiecha. To bierze się również stąd, że ja pochodzę z Pragi, tak zwanej Nowej Pragi lub Wileńskiej, Zaokopowej, a nie opodal. Przez jakiś czas mieszkał również Stefan Wiechecki. Moi rodzice w moim dzieciństwie bardzo często czytali felietony Wiecha, które były zamieszczone raz na tydzień w takim bardzo popularnym dzienniku Ekspres Wieczorny. Mnie to się jakoś zakonotowało i mam wielką sympatię dla tego rodzaju literatury, czy też felietonistyki. Znam trochę gwarę warszawsko-praską, więc może nie czytam w tejże gwarze, a ostatnio, ponieważ jestem związany trochę z badaniami warszawianistycznymi, zostałem szefem Rady Programowej półrocznika Kronika Warszawy, która urządza debaty na tematy ważne. Podczas jednej z takich debat, która odbyła się w Muzeum Starej Pragi przy ulicy Targowej, na Pradze odczytałem jeden z odpowiednio aktualnych z punktu widzenia tej debaty felieton Wiecha, co zostało przyjęte z radosnym zdumieniem. A więc ten kontakt z książką jest nie tylko taki, że mamy dużo półek z książkami, ale staramy się te książki spożytkowywać i to tak na co dzień. Widzi pani tam odbiornik Szarotka, taki w kości słoniowej, to jest autentyczny, a jakże pierwszy polski odbiornik tranzystorowy, który można było odłączyć od podstawy i iść na wycieczkę i działało to na zasadzie baterii. Na tym odbiorniku usłyszałem komunikat o śmierci Bolesława Bieruta, który mój ojciec przyjął z wybuchem radości, jak pamiętam, to był, jak pewnie nasi słuchacze wiedzą, 1956 rok, marzec. Podejdźmy na moment, to pani ją uruchomię. Zobaczy pani coś, co świadczy o jej żywotności. Zapali się takie zielone oko. Trochę tam buczy, ale to dlatego, że powinna być ingerencja specjalisty, który to zdejmie. Ale w ogóle generalnie jest to... A więc Szarotka. Jest też sporo literatury pięknej, jak tutaj widzimy. Ja jestem też bardzo sentymentalnie związany z prozą Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Mam tutaj cały zbiór jego powieści. Niektóre z nich w moim przekonaniu są bardzo dobre, a nawet wybitne, i to nie tylko Kariera Nikodemadyzmy, którą prawie wszyscy znają, bo dwukrotnie została sfilmowana, ale książka o doktorze Murku jest
książką po prostu w tym gatunku wybitną. Tych powieści Tadeusz Dołęga-Mostowicz natworzył bardzo wiele. Nawet udało nam się podczas jednej z wycieczek pojechać w miejscu, gdzie zginął niestety Tadeusz Dołęga-Mostowicz, mianowicie w Kutach 17 września tego dramatycznego, kiedy został zastrzelany przez jakiegoś żołnierza Armii Czerwonej. Być może dlatego, że nie usłyszał rozkazu stu i być może dlatego, że nie chciał go usłyszeć, dość, że on tam zginął. A miejsce, gdzie on zginął, jest tak, jakby to się stało dokładnie wczoraj, bo jest to miejsce dawnego przekraczania granicy, wtedy polsko-rumuńskiej w Kutach, przez którą tą granicę przyjechały nasze najwyższe władze. Nie przez Zaleszczyki, jak to propaganda komunistyczna przez wiele lat głosiła, tylko przez Kuty odbył się ten przejazd prezydenta Rzeczypospolitej, premiera, członków rządu i też naczelnego wodza. I ten dojazd pozostał tak, jak był w 1939 roku, stosunkowo wąska droga, wysadzana kocimi, łbami. I ta świadomość, że tam zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz, była dla mnie niezwykle istotna, taka bardzo plastyczna. Stąd spoglądam z wielką sympatią na te książki, będące twórczością Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. No inni moi ulubieni, jeśli chodzi o literaturę współczesną, to jest oczywiście Tadeusz Kisielewski. Znamy jego wszystkie powieści na czele z Widziane z góry. Wspaniała Lalka Bolesława Prusa, którą czytam właściwie na okrągło i właściwie znam ją na pamięć. Marek Chłasko, przynajmniej część jego twórczości jest mi bardzo bliska, ale przede wszystkim Julian Tuwim. Ja stosunkowo późno zrozumiałem, że Tuwim napisał nieco więcej niż Lokomotywa, którą pamiętam z czasów dziecinnych. Pod wpływem takiej biografii bardzo dobrej zajrzeliśmy, bo się okazało, że mamy do wyboru szerokiego wierszy Tuwima i okazało się, że to jest wspaniała literatura poetycka i codziennie rano sobie taki wiersz czytamy. Jest nam lżej. To jest nasz salon. W salonie też jest taka, po rosyjsku to się nazywa daska paciota, czyli tablica zasług, gdzie wywierzamy sobie wszystkie nasze różne nagrody, zarówno małżonka, która doczekała się świetnych nagród, jak i ja troszeczkę w tych nagrodach miałem pewien udział. No najważniejsza nagroda, jaką dostałem, to jest nagroda imienia Jana Długosza w Krakowie w 2000 roku. To była wtedy i nadal jest chyba najważniejszą nagrodą, jeśli chodzi o książki. To jest nominacja, a potem przyszła sama nagroda. A oprócz tego nagrody Clio, przyznawane w Warszawie, też mi się udało dostać aż dwie, podobnie jak i moja małżonka, za swoją książkę o Karolu Bejerze, czyli o pierwszym fotografiście Warszawy z XIX wieku, więc jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami takich nagród, które dla nas są wielce satysfakcjonujące. Możemy sobie powiesić i w chwilach zwątpienia popatrzeć na te nagrody i pomyśleć sobie, no nie jest właściwie źle. Ludzie najgorzej nas nie oceniają. Idziemy dalej. To jak pani rzuci okiem na tę wystawkę, no oczywiście banalny telewizor, stary bardzo, bo się dobrze trzyma, żadne tam plazmy i telewizory LED-owe, tylko stary, konwencjonalny, z kineskopem telewizor, ale obok stoi z jednej strony Volksempfänger, czyli hitlerowski odbiornik radiowy, który miał tylko jedną falę, nie należało nigdzie kręcić i szukać innych. Obok Pionier z lat 50., który z kolei nasze społeczeństwo ówczesne zradiofonizował. Świetna antena, która przez długi czas była reklamą neonową Zurtu, czyli takich zakładów usług radiowo-telewizyjnych, bardzo dobry, jak to się teraz mówi, design, no i wspaniałe, luksusowe radio, które mój ojciec kupił w połowie lat 50. Beethoven, to jest radio nerdowskie z 8 głośnikami. No niestety popsuło się i nie możemy znaleźć specjalisty, który by to zrobił, znaczy się zapala oczywiście, proszę bardzo. Ale głosu niestety nie wydaje, jarzy się też takie magiczne, zielone oczko, ale przyzna pani wydawca, że to jest mebel. To jest nie tylko radio jakieś takie z plastiku, to jest radio, na które można z przyjemnością popatrzeć jako na mebel, prawda? I teraz jest nowy nabytek, niech pani sobie wyobrazi, to są takie banalne z lat 80. fragmenty wieży, ale to jest nabytek niedawny, mianowicie firma Hyundai wypuściła na rynek taki kompakt, który z jednej strony odtwarza kasety magnetofonowe, z drugiej płytki CD, a z trzeciej jeszcze może odtwarzać płyty bakelitowe od 78 do 33. 78 jest w tej chwili niezmiernie rzadko i to zdecydowało, żeśmy sobie coś takiego kupili, bo mamy ogromny zbiór płyt bakelitowych i winylowych, bo pierwotnie były bakelitowe, które pękały, jak na przykład upadły na podłogę, te winylowe
oczywiście już nie pękały, no ale to odeszło do lamusa, chociaż teraz jest, jak słyszę, renesans tych płyt winylowych i to jest świetny sprzęt, żeby można było te płyty odtworzyć. Idziemy dalej, przekraczamy salon i udajemy się do pokoju gościnnego. Proszę bardzo. I tu, jak pani widzi, znowu jest ogromny regał postawiony z rozpaczy, który uszczupla ten pokój gościnny, ale ileż tu się książek mogło zmieścić. Widać, że to są książki przede wszystkim dotyczące historii fotografii, historii kultury, historii muzyki. A potem idzie historia przede wszystkim najnowsza, ale też i literatura piękna. Na przykład piętrzy się tutaj Juliusz Słowacki, Aleksy Tołstoj, Stanisław Wyspiański, do którego często zaglądamy, no i powoli rozrastająca się kolekcja płyt CD z muzyką, po pierwsze poważną, bo uwielbiamy z żoną muzykę klasyczną i opery, a po drugie z muzyką z lat 50. i 60., z początkami polskiego big beatu, z rytmem bluesem, no słowem takie pewne rozstrzelenie tych naszych zainteresowań, ale to w zależności od temperamentu włączamy albo to, albo co innego. Dla przykładu mogę pani powiedzieć, że teraz jesteśmy bardzo zainteresowani. Sama pani zaraz usłyszy. Legendy bluesa na czele z B.B. Kingiem, Murray Waltersem, Jimmy Reedem, Howlin' Wolfem i tak dalej, i tak dalej. To jest to coś, co doskonale odpręża, a przy tym kołyszą się do tańcu Piotra. To jest taki dźwięk, którego już teraz się nie doświadczy, bo ta muzyka się tak zelektronizowała, że te najprostsze dźwięki są bardzo rzadkie, a to jest wygrywanie na kilku tonach, na kilku strunach, no i daje to pewną atmosferę. Tu, jak pani widzi, rozłożyłem swój obóz, który polega na tłumaczeniu pewnej książki. Ta książka może odstraszyć naszych odbiorców, ale nie mogę tego przed panią i naszymi radiosłuchaczami ukryć, że dostałem propozycję naukowego, krytycznego przetłumaczenia Mein Kampf Adolfa Hitlera. To już było tłumaczone na naszym rynku, ale w trybie pirackim, bezładnie, bez sensu, z języka amerykańskiego i angielskiego, natomiast niemieckiego. I moja rola polega na tym, żeby zrobić z tego krytyczne polskie wydanie. Do pewnego stopnia wzorcem dla mnie jest wydanie niemieckie, które ukazało się jeszcze w tym roku. Proszę zwrócić uwagę, tak wygląda oryginał Mein Kampf, czyli stosunkowo niewielka książka, chociaż jest tutaj 800 stron, ale małą czcionką. Natomiast Niemcy wydali to w trybie krytycznym w postaci dwóch ogromnych tomów. Pomysł wydania tego jest taki, że jest każda strona odwzorowana graficznie, zgodnie z oryginałem, a wokół strony jest mnóstwo przypisów i to daje takie dwa ogromne tomy. Nasze wydawnictwo, przypuszczam, nie będzie takie, bo pewnie odstraszyło odbiorców. I tak będą przestraszeni, ja też trochę drżę, bo zgodnie z naszym prawodawstwem propagowanie systemów totalitarnych jest ścigane, ale tu jest zamysł tak zwany szlachetny. Chodzi o krytyczne przybliżenie obudowane przypisami, przed mową, bibliografią i tak dalej. Idzie o to, żeby w sposób możliwie adekwatny przybliżyć polskiemu odbiorcy to, co ten Adolf Hitler miał do powiedzenia, a ważne jest jedno. Gdyby ludzie odpowiedzialni za politykę w latach 30. przeczytali uważnie tę książkę, to prawdopodobnie trochę rzeczywistość wyglądałaby inaczej, bo w tej książce jest zawarty program geostrategiczny Adolfa Hitlera. Gdyby ludzie
poważnie potraktowali to, co tutaj zostało napisane w połowie lat 20., to prawdopodobnie byli bardziej czujni. Być może nie doszłoby do tego strasznego wszystkiego, do czego niestety doszła. Także warto, żeby ta książka posłużyła jako memento, a jednocześnie wygasiła taką niezdrową w zasadzie ciekawość, co też ten Adolf Hitler tam ponapisywał. Książka jest na swój sposób ciekawa, na swój sposób oczywiście odrażająca ze względu na ten program, ale moim zdaniem ona powinna trafić do polskiego odbiorcy jako właśnie taki rodzaj mementa. Przeczytajcie, może nawet po fakcie, ale nie wiadomo, może to się przyda dla kolejnych takich, którzy będą mieli tego rodzaju programy, a kandydatów, jak wiadomo, naprawdę nie brakuje. W tym pokoju gościnnym jest też taki na ścianach program warszawianistyczny, mianowicie sporo obrazów i fotografii dotyczących Warszawy. To na przykład bardzo lubię te dwa obrazy ciągle jeszcze żyjącego Seriusza Grudkowskiego, malarza takiego samorodka, który poświęcił się robieniu akwarel i właściwie rysunków barwnych wynajdujących określone zaułki Pragi. Z tą jestem związany. Stąd są takie dwa obrazy. Miejsc, których właściwie już nie ma. To jest na przykład ulica Zaokopowa, Róg Małej. Słowem, różne tu się rzeczy dzieją, a wszystkie są cokolwiek związane z Warszawą. Idziemy teraz, pani redaktor, do piwnicy. Jest pani gotowa? Proszę uważać. Do piwnicy prowadzą kręte schody. Pozwoli pani, że pójdę pierwszy. I proszę uważać na te schody. Tu jest na przykład przy zejściu do piwnicy taki bardzo dla mnie miły plakat, który dokumentuje 50 spotkań w autorskim cyklu filmowym, który prowadzę w domu spotkań z historią przez kino do historii. Pokazuje klubowiczom, bo ta grupa ma już takie cechy klubmanów, filmy, które warto oglądać z perspektywy historycznej. Wtedy omawiamy zakotwiczenie takiego filmu w historii. Na 50 spotkań mam jeden plakat, a tutaj jest na 100 spotkań. Za moment będę obchodził 10-lecie tego klubu, który ma miejsce w Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej i ciągle mamy bardzo dobrą grupę klubowiczów, którzy mają jedną cechę, niestety rzadką we współczesnej Polsce, mianowicie umiejącą ze sobą dyskutować. Nawet jeśli mają zupełnie odrębne punkty widzenia, to potrafią ze sobą z należytym szacunkiem rozmawiać. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jest jeszcze jedna rzecz. Zdjęcie Akademii Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych. Mianowicie dostałem propozycję, żeby poprowadzić historię kina w Akademii Sztuk Pięknych i taki element ruchomy towarzyszy każdej projekcji. Ja się tak zachowuję jak ten lew wytwórni MGM. To jest oczywiście pewna parodia tego znaku firmowego. Mam nadzieję, że nikt z tej firmy MGM się nie dowie i nie posądzi nas o plagiat. Ja oczywiście ryczę jak ten lew. Tu ma pani tylko zdjęcie tego króla lwa z Akademii Filmowej ASP. Wkraczamy do głównego miejsca w piwnicy i tu, jak pani widzi, znowu są same książki, jak na złość, ale też i stare telewizory. Nie wiem, czy pani widziała kiedykolwiek najstarszy polski telewizor, to jest telewizor Wisła, który jest na chodzie, w tym sensie, że po 5 minutach coś się jarzy. Oczywiście trzeba byłoby wykonać szereg czynności, żeby ona była w stanie przechwytywać jakiś program. Ten telewizor uruchamiał się w ten sposób. Tutaj były gałki do pokoju. Trzeba było czekać 5 do 7 minut, aż to wszystko, ta cała maszyneria się rozgrzeje. Telewizor Wisła na licencji radzieckiej, a potem nasz oryginalny telewizor, który nazywał się Belvedere, już taki bardziej, trochę większy. To są 14 cali, to jest 16 cali. To jest taki bardziej już współczesny, dwa razy lżejszy od Wisły. Wisłę trzeba było w dwie osoby nieść. Jak pani widzi, jest jeszcze trochę innych telewizorów, na przykład pierwszy polski telewizor kolorowy. Potem on się nazywał Jowisz, ale w tej postaci to jest taki przed-Jowisz z wytwórni telewizorów kineskopu Wiwicznej. Bardzo dobry miał jakość obrazu. Jest ciągle na chodzie, tylko od czasu do czasu, no teraz oczywiście trzeba byłoby wykonać przekształcenia programów. Strzelał po prostu od czasu do czasu. Nie bardzo do wiwatu, więc ze strachu przestaliśmy go używać. No i ciągle, jak pani widzi, Królestwo Książek. To nie są książki odłożone na bok, tylko takie książki, które stanowią pewien dział, do którego trzeba czasami po prostu zejść i zajrzeć. Więc jest tu jeszcze jedno stanowisko pracy. Piwnica. Tych stanowisk pracy mam kilka. Proszę teraz do salonu letniego w piwnicy.
ulicy. Wtedy jest duży upał, domek się nagrzewa, to tutaj znajduję miejsce, gdzie pracuję przy tym otobiórku i znowu książki, książki, raz jeszcze książki, nawet stare. Oleander oczywiście tu zimuje, ale generalnie stoi na tarasie, no i stare odbiorniki, do tego mam ogromną słabość. Kto mi coś zaproponuje, to biorę powoli już, jak pewnie pani widzi. Możliwości są coraz bardziej ograniczone, a tu, co pani widzi, to jest telewizor Granit z największym wyprodukowanym w PRL ekranem, 28 cali. Też na chodzie, po przekształceniu, co się tyczy przekazu kanałowego. Tu, jak jest gorąco, to tu jest stosunkowo chłodno i tutaj po prostu sobie pracuję. Tu proszę zwrócić uwagę na ten zbiór segregatorów ustawionych w dużym porządku, tam się nie wszystkie zmieściły. To jest kopia dzienników Józefa Goebbelsa. W Niemczech wyszło to w 33 tomach, bo był to taki pisarz, że popełnił 35 tysięcy stron dzienników. Był niezwykle pod tym względem systematyczny.